Cześć ciekawscy. Mówi się, że relacja matki i córki to jedna z najtrudniejszych wśród ludzi. Historii o tym zjawisku jest bardzo dużo i właściwie co kobieta to inna opowieść. Dziś opowiemy Wam więc, jak potoczyły się losy najstarszej córki Marii Skłodowskiej-Curie. Czy Irena była ulubienicą matki? Czy nobliska pozostawiła córce wybór odnośnie kariery zawodowej? Czy panna Curie przypominała matkę oraz była równie kochliwa i niezależna? Co czuła wobec Polski? Zostańcie z nami do końca, by dowiedzieć się tego i wiele więcej, ale zanim przedstawimy Wam fascynującą historię Ireny Curie, nie zapomnijcie o subskrypcji i włączeniu powiadomień, bo filmy z efektem wow publikujemy dla Was każdego dnia. Jak możecie pamiętać z naszego wcześniejszego odcinka, urodzona w Polsce, lecz robiąca karierę i mieszkająca we Francji, Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą, która otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki i pierwszą osobą w historii z tym wyróżnieniem w dwóch różnych dyscyplinach, gdyż otrzymała również Nobla w dziedzinie chemii. Była też pierwszą kobietą profesorem na Uniwersytecie w Sorbonie i pierwszą damą wśród członków Narodowej Akademii Medycznej w Paryżu. Jednak mimo sukcesów w dziedzinie nauki i częstej dyskryminacji ze strony mężczyzn, Maria Skłodowska-Curie nie stroniła od ich towarzystwa. Przyjaźniła się z Albertem Einsteinem, a po śmierci ukochanego męża wywołała skandal obyczajowy romansem z żonatym mężczyzną. Ale aby dowiedzieć się szczegółów, jaka była Maria Skłodowska-Curie, kliknijcie w link, który wyświetla się Wam na ekranie, bo po tym krótkim podsumowaniu przekonajmy się, czy Irena Curie była taka jak jej matka, czym przypominała noblistkę. Maria Skłodowska-Curie miała dwie córki, Irenę, która przyszła na świat 12 września 1897 roku oraz Ewę, urodzoną 6 grudnia 1904. I chociaż nobliska zapewniała, że obie córki kochała tak samo, to o starszej mówiła, że jest jej księżniczką. Po przyjściu na świat Ireny jej mama niemal natychmiast wróciła do pracy, nie szczędząc jednak uwagi swojej pierworodnej. Jak przytacza w swojej książce Rodowa księżniczka, historia Ireny Joliot-Curie, Tomasz Pospieszny, Maria drobiazgowo dokumentowała w dziennikach rozwój córki, notując pojawienie się pierwszych ząbków, kroków, sposobów gaworzenia i wypowiadanych słów. Zdawało się, że uczona podeszła do macierzyństwa bardzo naukowo, dlatego o beztroską stronę dzieciństwa dziewczynek dbał szczególnie ich dziadek Eugeniusz Curie. Niestety, wraz ze śmiercią Piotra Curie sielanka się skończyła. 9 kwietnia 1906 roku naukowiec poślizgnął się na mokrej ulicy i wpadł podciągnięty przez konie w wóz ciężarowy, ginąc na miejscu. Maria wpadła w depresję i dopiero po dłuższym czasie zaczęła na nowo nawiązywać relacje. Ewa miała wtedy 2 latka i praktycznie nie pamiętała ojca, a u Ireny pojawił się lęk, że może też stracić i matkę. Budziła się z płaczem, stała się wycofana i milcząca. Skłodowska pociągnęła ją do nauki, sama przy tym również znajdując zastępcę męża. Dziewczynka była wybitnie inteligentna, dlatego nieuznająca francuskiego systemu edukacji Maria przekonała swoich najwybitniejszych przyjaciół, z Albertem Einsteinem włącznie, aby uczyli jej córkę i kilkoro innych dzieci w domach. Tak też Irena poznawała matematykę, chemię czy historię od profesorów Sorbony, stając się szybko ulubienicą matki. Mówi się, że wpływ miało na to nie tylko zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, ale i to, jak bardzo z charakteru przypominała Piotra Curie. Ewa natomiast wykazywała zainteresowania muzyczne i literackie. Była bardzo towarzyska, dbała o modę i wygląd. Wiele lat później napisała, że jako dziecko odczuwała brak dostatecznej uwagi ze strony matki i że dopiero w wieku młodzieńczym nawiązała z nią silną więź emocjonalną. Co więcej, w 1910 roku zmarł dziadek dziewczynek, więc Skłodowskiej w ich wychowywaniu pomagały guwernantki. Irena szybko stała się nieodłącznym towarzyszem naukowym swojej matki. Kiedy miała 16 lat, Maria zabrała ją na front po wybuchu I wojny światowej. Skłodowska-Curie organizowała bowiem służbę radiologiczną dla szpitali wojskowych i osobiście jeździła na pola bitew, by wykonywać prześwietlenia RTG rannym żołnierzom. W tym celu przerobiła swojego Renault na wóz radiologiczny, który nazwano na jej cześć Małym Curie. Nie wszystkim jednak podobała się obecność kobiet na polu bitwy. Poza tym Irena wraz z matką i gosposią, która im towarzyszyła, często rozmawiały ze sobą po polsku, a nieliczni francuscy żołnierze mylili język z niemieckim i brali je za szpiegów. Kiedy natomiast młoda dziewczyna jechała na front bez matki, często nie traktowano jej poważnie, albo grożono zniszczeniem sprzętu, albo obcesowo wyrzucano z sal operacyjnych. Jednak największym zagrożeniem okazały się nie zawirowania wojenne, ale promieniowanie. Irena miała ciągłe bóle i zawroty głowy, ale ze względu na oddanie Francji decydowała się kontynuować misję. Tutaj musimy wspomnieć, że obie panny Curie, mimo że były obywatelkami francuskimi, a ich pierwszym językiem był francuski, zachowały świadomość polskiego pochodzenia i znały ojczysty język matki. Bywały też w Polsce w domu wujostwa Bronisławy i Kazimierza Dłuskich. Po wojnie Irena Curie dostała pracę jako asystentka swojej matki w założonym i kierowanym przez Skłodowską Instytucie Radowym w Paryżu. Wielu kolegów dziewczyny z zazdrości o jej wiedzę wytykało jej nepotyzm. Ona jednak jak zawsze oddawała się nauce. I tym aspektem w 1925 roku zamknęła usta przeciwnikom, gdy przedstawiła analizę cząstek alfa emitowanych przez polon.
New York Times napisał wtedy, cytujemy, niemal tysięczny tłum wypełniał salę konferencyjną, kiedy córka dwojga niezrównanych geniuszy naszej epoki spokojnie odczytywała swoją znakomitą pracę. A skoro o geniuszach mowa, to polecimy Wam jeden z naszych wcześniejszych odcinków o Williamie Jamesie Sidisie, ponoć najmądrzejszym człowieku w historii, który mógł zmienić świat nauki, ale zamiast tego odszedł w zupełnym zapomnieniu. W tym samym roku Irena poznała również Frédérica Joliot. Młody, energiczny i niezwykle towarzyski mężczyzna zjednał sobie wszystkich, oprócz Ireny, która konsekwentnie odrzucała jego zaloty. Z czasem jednak odkryli, że łączą ich naukowe zainteresowania oraz sport. Maria Skłodowska-Curie przywiązywała bowiem ogromną wagę do aktywności fizycznej. Niezależnie od pogody, jej córki chodziły na długie spacery, jeździły na rowerach, latem pływały, a w ogrodzie w ich domu matka zainstalowała urządzenie gimnastyczne. Zamiłowanie do sportu zostało w Irenie do końca jej życia. Także w 1936 roku, już jako noblistka, wraz z dziennikarzem Charlesem Farot założyła w Paryżu klub jiu-jitsu. Tymczasem, kiedy Irena i Frédéric postanowili się pobrać, nie spodobało się to matce dziewczyny, która obawiała się, że związek oderwie ją od nauki, a przede wszystkim, że straci ona kompana w laboratorium. Martwiła się też, by Joliot po jej śmierci nie stał się dysponentem praw do radu. Dlatego namówiła córkę do podpisania intercyzy, która znosiła obecny w ówczesnym francuskim prawie zapis, mówiący, iż to mąż sprawuje pieczę nad majątkiem żony. Z czasem jednak Skłodowska polubiła zięcia, a całkowicie straciła głowę dla swoich wnucząt Heleny i Piotra. Małżeństwo Joliot okazało się tak zgodne naukowo jak kiedyś rodziców Ireny. Za odkrycie w 1934 roku sztucznej promieniotwórczości rok później otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii, a ich osiągnięcie do dziś uznaje się za jedno z największych odkryć XX stulecia, którego efekty wykorzystuje się m.in. przy leczeniu nadczynności tarczycy. Irena została drugą kobietą w historii po swojej matce oznaczoną tą prestiżową nagrodą. I chociaż Maria przewidziała, że córka dostanie Nobla, nie doczekała tego. Zmarła 5 lipca 1934 roku po długiej walce z białaczką, wywołaną długotrwałym obcowaniem z radioaktywnym materiałem. Wtedy natomiast druga córka, Ewa, postanowiła dać wyraz swojej miłości do matki i napisała jej biografię, która w momencie wydania zyskała duże uznanie w kręgach czytelniczych i szybko stała się bestsellerem. Po wielkim sukcesie Frédéric dostał stanowisko profesora chemii nieorganicznej w College de France, zaś Irena objęła profesurę na Sorbonie. Jako jedna z pierwszych kobiet została również powołana do francuskiego rządu, gdzie objęła funkcję wiceministra do spraw badań naukowych na prośbę premiera Leona Bluma z Frontu Ludowego. Joliot Curie w przeciwieństwie do matki angażowała się politycznie i chciała walczyć o prawa kobiet, ale gdy okazało się, że jej nominacja jest czysto wizerunkowa, szybko zrezygnowała z funkcji. Znowu oddała się nauce i wraz z asystentem, Pawle Savichem, osiągnęła rozszczepienie jądra atomu, lecz nie rozpoznali tego zjawiska. Irena wyrzucała sobie potem, że to przez brak męża u jej boku. Po wybuchu II wojny światowej małżeństwo Joliot odmówiło wyjazdu do Ameryki. Frédéric aktywnie działał w ruchu oporu i pilnowali, by Instytut Radowy nie wpadł w ręce nazistów. Ich sytuacja stawała się jednak coraz gorsza. Surowa zima przełomu 1941 i 1942 roku, brak jedzenia i ogrzewania, a przede wszystkim leków dla chorych dzieci, zmusił ich do ucieczki. Dokładnie to Frédéric podjął decyzję, by żonę i dzieci wysłać do Szwajcarii, a sam został w Paryżu. Irenie nie udało się jednak przekroczyć granicy, ale jeden z żołnierzy rozpoznał noblistkę i załatwił jej oraz dzieciom wyjazd do Lozanny, gdzie zostali do końca wojny. Tymczasem, kiedy 6 i 9 sierpnia 1945 roku amerykańscy żołnierze zrzucili bomby atomowe na Hiroshima i Nagasaki, małżeństwo Joliot uznało użycie energii atomowej dla celów wojskowych za zdradę nauki i człowieczeństwa. Występowali z protestami, podpisywali petycje, działali też w Komisariacie Energii Atomowej powołanym po wojnie przez generała de Gaulle'a. Stracili stanowisko niedługo po uruchomieniu pierwszego we Francji reaktora atomowego za rzekome związki z komunistami. Irena w przeciwieństwie do męża nie należała jednak do partii, bo najbardziej martwiła się o pokój na świecie. W 1946 roku noblistka została dyrektorem w laboratorium Curie i otrzymała pełną profesurę na Sorbonie. Co ciekawe, zgłosiła swoją kandydaturę do francuskiej Akademii Nauk, ale ta odrzuciła ją, podobnie jak wiele lat wcześniej jej matkę. Irena skwitowała ich decyzję, mówiąc, że przynajmniej są konsekwentni. W 1956 roku zdiagnozowano u niej białaczkę. Noblistka, pamiętając chorobę matki, rozumiała swój stan. Mówiła jednak, że nie boi się śmierci, bo miała piękne, pełne pasji życie. Zmarła 17 marca 1956 roku w wieku 58 lat, o 9 lat młodziej niż jej matka. Jej mąż Frédéric odszedł z tego świata 2 lata później. Powiedzcie ciekawcy, wiedzieliście, że córka Marii Skłodowskiej-Curie poszła w jej ślady, dokonując równie przełomowych odkryć? Sądzicie, że to matka naznaczyła życie Ireny, czy po prostu dziewczyna była geniuszem od urodzenia? Piszcie w komentarzach, ale nie zapomnijcie również o polubieniu tego odcinka i włączeniu subskrypcji, bo ciekawe filmy publikujemy dla Was każdego dnia. Do usłyszenia, cześć!